Witajcie, jesteśmy na Slovakia Ring na Słowacji. To jest druga runda Alpine Challenge by Alpine Pietrzak. Ośmiu zawodników dzisiaj tutaj na Słowacji rywalizuje w Alpine Challenge, oczywiście w Alpinach A110. Tor ma aż 6 km długości, a dwa pierwsze zakręty to jest istne piekło, ponad 200 km na godzinę. Cześć, jestem Michał, jesteśmy na Alpina Challenge na Słowacji, na Slovakia Ring. Mamy mocny warunek, bo jest ponad 30 stopni w cieniu. W takich temperaturach trzeba zwracać uwagę na ciśnienie w kołach, na stan gumy. Mamy specjalne aplikacje do sprawdzania ciśnienia. Ciśnienie wzrasta wraz z kolejnymi okrążeniami, więc trzeba to wszystko monitorować. Trzymamy rękę na pulsie i cały czas kolejne okrążenia za nami. Cześć, jestem Bartek, biorę udział w Alpine Challenge. Jesteśmy dzisiaj na torze Slovakia Ring. Pogoda bardzo ładna. Tor świetny, szybki, najszybszy na jakim byłem w życiu kiedykolwiek. Jeździ się bardzo dobrze, płynnie. Jedyny minus to jedzenie w stołówce, a tak to wszystko się zgadza. Słowacja to jest ogromny sprawdzian dla małych alpinek. Dlaczego? Dlatego, że jest 28 stopni w cieniu. Sesja trwa około 20 minut. Wszystko się grzeje, opony się grzeją, klocki się grzeją, płyny hamulcowe, płyny chłodzące. Wszystko jest mega sprawdzianem dla tego auta. Cześć, tu Marek Żychar. Jesteśmy na torze Slovakia Ring. Jestem tu pierwszy raz. Bardzo fajny tor, super szybki, trudny technicznie. Pogoda jest bardzo ciepło dzisiaj, także trzeba uważać na opony i hamulce. No i walczymy tutaj w Alpine Challenge z innymi kierowcami marki Alpine. Zwycięzca klasy 300 pierwszej rundy Alpine Challenge Buga nie rozczarowuje. Do przerwy na Słowacji jest najszybszy z czasem 2:27.758. Cześć, tu Marek Buga. Jesteśmy teraz na Slovakia Ring. Jak widzicie, jest ostra patelnia, 30 stopni. Temperatury dają mocno w kość, ale zabawa jest przednia. Na jednej sesji można zrobić raptem dwa dobre okrążenia, a potem opona już pod 100 stopni podchodzi. Trzeba zjeżdżać, ale walczymy, jest super zabawa. Mam nadzieję, że wygramy to dzisiaj. Kolejną rundą w kalendarzu Alpine Challenge będzie trzecia runda na polskim torze Silesia Ring. Widzimy się tam 22 lipca.